Witam Was, drodzy, serdecznie w ten niedzielny poranek, 13 czerwca, w drugą niedzielę po święcie Trójcy Świętej. I pozdrawiam słowem hasła tygodnia z Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału, 28 wiersza. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Po całym tygodniu, kiedy możemy w spokoju, w ciszy przemyśleć, zreflektować, wspomnieć to, co już za nami, możemy stwierdzić, że i my jesteśmy utrudzeni, obciążeni. Może nie tyle fizycznie, ale często i psychicznie. Gdzie wtedy iść? Co wtedy robić? Jak się zachować w utrudzeniu, w obciążeniu? Nie chcemy być sami. To na pewno. Nawet jeżeli przez moment potrzebujemy tej chwili ciszy, tej chwili samotności, to przecież chcemy komuś się wygadać, do kogoś się przytulić, doznać pociechy, bliskości drugiego człowieka. I w takich chwilach i do takich ludzi Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, obciążeni, utrudzeni. Ja was rozumiem. Ja wam dam ukojenie. Ja wam dam swój pokój. I dzisiaj w niedzielę także i my mamy możliwość przychodzenia do Pana Jezusa. Czerpania z Jego słowa, posilania się sakramentem, przeżywania społeczności nabożeństwa, czy to w naszych kościołach, tam gdzie będziemy, czy na przykład także przez internet. I w ten sposób i my przychodzimy do Jezusa, żeby swoje utrudzenie, swoje obciążenie złożyć na Niego, żeby On je przejął, żeby On je podźwignął, żeby nas podźwignął i żebyśmy mieli lżej, żebyśmy mogli za Nim iść. W hasłach dzisiejszych z Biblią na co dzień znajdujemy jeszcze takie słowa z psalmu 13, wiersza 6. Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć. I z listu świętego Jakuba, 5 rozdziału, 13 wiersza. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Niedziela jest tym wyjątkowym, szczególnym dniem, kiedy nie tylko wtedy, ale tym bardziej chcemy się modlić i chcemy śpiewać Bogu na chwałę. Dlatego pozwólcie, że przytoczę słowa, myślę, że części z nas dobrze znanej pieśni: za Jezusem chętnie powędruję, z Nim wesoło spędzę piękne dni, tylko w Nim swej drogi cel znajduję, w dom i serce wnosi radość mi. On mnie strzeże, gdy się do snu kładę, rano On rozprasza chmury trwóg. Na bezdrożach zbawczą daje radę. On mnie cieszy wśród ciernistych dróg. Tego Jezusowego pocieszenia, wzmocnienia, przygarnięcia, zdjęcia z nas tego, co nas obciąża, posilenia w utrudzeniu nam wszystkim na ten świąteczny, wyjątkowy, niedzielny dzień życzę. Abyśmy wszyscy mogli przychodzić do Jezusa. Abyśmy pamiętali, że możemy i mamy do Niego przychodzić, bo On chce być blisko, chce nam pomóc, chce nas wspierać. Nawet jeżeli nie mamy człowieka, w którym mógłby Pan Jezus przychodzić, to pamiętajmy, że przychodzi w swoim Słowie, przychodzi w sakramencie i także w ten sposób nas wzmacnia, posila i podnosi, żebyśmy z nowym zapałem, z nową energią mogli ruszyć w kolejny dzień i tak jak w niedzielę, również w kolejny tydzień, który dzisiaj zaczynamy. Dlatego już na cały ten tydzień życzę wam, drodzy, Bożego prowadzenia, Bożej bliskości, Bożej opieki i przede wszystkim świadomości i poczucia, że Pan Jezus jest z nami i że za Nim idziemy. Pomódlmy się. Kochany nasz Panie i Zbawicielu, do Ciebie przychodzimy, tacy jacy jesteśmy, autentyczni, z tym wszystkim, co nas obciąża, z całym naszym utrudzeniem, z całym bagażem zmęczenia fizycznego, psychicznego. To wszystko
chcemy złożyć na Ciebie, bo Ty obiecałeś, że Ty sam to poniesiesz, że Ty sam nas wzmocnisz, Ty sam nas posilisz. I o to też Cię prosimy. Bądź z nami, prowadź nas. Trzymaj nas mocno w swoich ramionach, przeprowadzaj przez różne ścieżki życia, bo do Ciebie chcemy przychodzić, za Tobą chcemy iść i chcemy, żebyś Ty był z nami i towarzyszył nam na wszystkich drogach naszego życia. Amen. Dobrej, błogosławionej niedzieli, dobrego, błogosławionego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.